zrobić. Teraz nowoczesne pociągi ruszają się trochę ciszej niż kiedyś i można to sami nie wyczuć, czy to jest drzewa w tym, czy też w dźwięku, czy cokolwiek tam nie jest. Widmę na przykład Walkmana na uszach. Proszę Państwa, pamiętajmy, że każdy wypadek, czy to na przejeździe kolejowym, czy poza przejazdem, jest ogromna tragedia, nie tylko dla osoby, która uczestniczy w tym zdarzeniu jako poszkodowany, ale również dla pracowników spółek prowadzących działalność na terenie naszych linii kolejowych. A więc podstawowa maszynisty, który prowadzi ważącym, tak jak było wspomniane, kilkaset ton, ponad 100 ton, ale w przypadku rzeczy w warunkach realnych to może być nawet kilka tysięcy ton, bo pociąg towarowy może mieć nawet i 3000, 2,5, 3000 ton. Jeżeli sobie przeanalizujemy tę ogromną energię, pociąg dostrzega o takiej masie rozpędzony do prędkości 80 czy 120 km na godzinę, następuje zderzenie z człowiekiem, którego masa ciała jest w masach 75 kg, no to niestety, ale efekt dla wszystkich Państwa, dla nas jest jasny. Nie ma człowieka najmniejszych szans. Maszynista, widząc to wszystko, może ma ograniczone środki reakcji.